Cześć, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj płyniemy na Nusse Lembongan. Cudem zdążyliśmy na łódkę. Bilety z wyspy na wyspy 50 tysięcy od osoby. Łódką płynęliśmy jakieś 10 minut i wynajęliśmy skuter. Ten za mną 75 tysięcy za dzień. Tutaj też jest opcja zostawić ten skuter w innym porcie, żeby móc wrócić na Bali. I za coś takiego dopłacamy 20 tysięcy i ktoś przetransportuje ten skuter już pomiędzy portami, więc będziemy w stanie tu go odebrać, a zostawić w innym porcie, tam gdzie będziemy jechać na Bali. Znaleźliśmy fajną knajpę przy morzu na śniadanie, obiad, coś takiego. Zamówiliśmy sobie kawę. Ja wzięłam tacosy z serkiem halloumi, ananasem, pesto, kapustą, sałatą. Grzegorz wziął hamburgera z kurczakiem i patatami. Był bardzo smaczny. W ogóle mam wrażenie, że tutaj na Nusach potrafią robić burgery, bo to był drugi, którego jadłem i drugi naprawdę fajny w smaku. Do tego na deser najlepsze brownie, jakie kiedykolwiek jadłam. Jest tak słodkie, tak czekoladowe. Więc generalnie knajpa mega do polecenia i warto tu wpaść. Plaża, przy której jesteśmy, jest generalnie bardzo ładna, taka tropikalna. I zanim przyjechaliśmy na Bali, to myśleliśmy, że na Bali będą właśnie takie ładne plaże, piaszczyste, długie, fajne, z taką chilloutową atmosferą. No okazuje się, że na Bali takich za dużo plaż nie ma. Aczkolwiek tutaj na Nusach, jak jesteśmy, no to na Nusach jest dużo takich fajnych. Znaleźliśmy w internecie hotel, który kosztował 140 za noc, co tak wychodzi trochę poza nasz budżet. Ale przyjechaliśmy tutaj na miejsce sprawdzić, czy internet będzie dobry, jest taki w miarę. No i cena za ten pokój jest teraz 100 zł, a nie 140, więc mała oszczędność. No i pokażę Wam, jak wygląda teraz w środku. Tutaj jest taki tarasik, krzesełka, wieszak do suszenia, łóżko z moskitierą, biurko, dla nas bardzo ważna rzecz, szafa i taki najładniejszy element tutaj to będzie łazienka. Taka w balijskim stylu, są roślinki, tutaj jest światło z zewnątrz, prysznic, tutaj toaleta za przeszkleniem. Podłoga w balijskim stylu odnosząca się do kamieni. No dobra, pewnie i tak chcecie zobaczyć, jaki jest widok z tarasu. Mamy widok na lasy nomarzynowe, cieśninę pomiędzy wyspami i tam w tle jeszcze widać Nusse Penida. Dzień dobry, kolejny dzień na wyspie Lembongan. Dzisiaj zaczynamy zwiedzanie, skuter zostawiamy przy Dream Beach i zobaczcie, jaka piękna plaża. Na początek największa atrakcja Nusse Lembongan, czyli Devil's Tears. W tym miejscu fale oceanu uderzają o klif. Woda wpada w małe szczeliny pomiędzy skałami i potem pod wpływem ciśnienia wytryskuje taką mgiełką i to właśnie jest nazywane łzami diabła. Na razie jest 7 rano, jesteśmy tutaj sami, a za mną jest piękna plaża. Podjechaliśmy teraz na plażę, która jest obowiązkową pozycją, jak jesteście droniarzami albo grzybiarzami. Plaża nazywa się Mushroom Bay. Nazwę swoją zawdzięcza grzybowi, którego widać z lotu ptaka, patrząc z góry na tą zatokę. Zatoka jest właśnie bardzo płytka i przejrzystość wody tutaj jest super. I widać, jak piasek i skały układają się pod wodą i tworzą kształt takiego grzyba kurki albo czegoś takiego. To jest bardzo fajny widok. A oprócz tego sama plaża jest bardzo ładna, łódeczki bardzo ładnie stoją. I dzisiaj widok mamy fenomenalny, bo bardzo pięknie widać Agunga za mną i pozostałe góry w tle. Więc zrobiliśmy sobie jeszcze chwilę przerwy, pijemy sobie kawusie i za chwilę lecimy dalej.
sposób właśnie zaliczyliśmy jeszcze tankowanie z butelek plastikowych. Tutaj benzyna kosztuje 20 tysięcy rupii indonezyjskich za 2 litry. Mieliśmy właśnie wyspę, przejechaliśmy z Nusy Lembongan na Nusy Keringen i za mną widzicie żółty most łączący te dwie wyspy. Jest tylko dla motorów i skuterów, właściwie ciężko jest się na nim nawet minąć, no samochody nie mają nawet prawa tam wjeżdżać. Pomiędzy wyspami jest cieśnina z płytką wodą i hodują tutaj glony głównie do kosmetyków. Woda jest przejrzysta, ma taki piękny, jasno-turkusowy kolor, a my jedziemy w kolejne miejsce zobaczyć podobno jeszcze piękniejszą wodę. I see a light in your eyes. I follow you so damn foolishly. You'd be the sweetest goodbye. Give me a heart trip exclusively. Take one step like the song. No i jak widzicie, tak nas wciągnęło to zwiedzanie, że śniadanie jemy dopiero o 10 i przyszliśmy do takiego beach baru Le Pirate. To jest taki klimat, po prostu domki, które można też wynająć, jest basen. Zdecydowaliśmy się zjeść tutaj śniadanie, takie późne już. Ja wzięłam sobie sałatkę taką bardziej azjatycką, grześ, nuggetsy i frytki. No i jedzenie jest ok, ale nic takiego jakiegoś specjalnego. Bardziej to jest takie miejsce na drinka, na jakiś taki sok świeżo wyciskany, bo tutaj piłam z arbuzę, był bardzo dobry. No ale tak jedzeniowo to tak. Ledwo co wyjechaliśmy z restauracji, patrzymy, a tutaj przy ulicy suszą glony i są różne. Widać tu jakieś takie bardziej niebieskie, tutaj takie bardziej zielone, a tu chyba już bardziej przeschnięte, takie w żółty wpadające. Na chwilę do Mahana Point zobaczyć punkt, z którego się skacze do oceanu prosto. I niecałą minutę dalej skuterem jest takie wejście na dziko do miejsca, które się nazywa Blue Lagoon. Wygląda dokładnie tak. No, wygląda to totalnie jak drink z Curacao, na przykład Blue Lagoon. Ciężko mają pływać z tymi falami, ale no, tak najpierw patrzymy manty, ale tak
wychylają się do góry i widać te cztery nóżki i głowę biorącą oddech, bo właśnie żółwie nie oddychają pod wodą, tylko potrzebują sobie wziąć powietrze z nad wody i potem nurkują i płyną. Ale widać, że się męczą, bo właśnie biorą często oddechy tutaj i te fale naprawdę są mocne. Teraz będzie najlepsze, czyli idziemy na jedzenie, bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Przyszliśmy na obiad i wiecie, co Grzesiek zamówił? Pitę z hummusem, z kurczakiem grillowanym i taką sałatką z papai, z ogórka. No jakoś tak to bardzo ciekawie wyglądało i bardzo ciekawe smaki, jak próbowałam. Ja zamówiłam sobie smażone warzywa, kurczaka, ryż, taką miskę wymieszaną. I na początku wyglądało to gorzej niż Grzesia, natomiast to, jak to smakuje w porównaniu z tą knajpą, w której byliśmy rano, no to o niej możecie w ogóle zapomnieć, tylko przyjść od razu tutaj. To jest tak pyszne i dobre. No tak 6 gwiazdek na 5, więc totalnie poza skalą. Tyle opowiadamy o tych pięknych plażach na Nusach, więc w końcu wybraliśmy się na zachód słońca na spacer. Może też namówię Grzesia, żeby wszedł do wody, zobaczymy. No i pewnie coś wypijemy w jakiejś knajpce tutaj. Kończymy na dzisiaj, jutro zmieniamy wyspę. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa. Cześć. Do tego na obiad... Na obiad. Do tego na deser. Czyli Zatoka Grzyba. Jeszcze tutaj jest taki wybrak uznak. Z gekonem. Dobra. Wpadliśmy tylko na chwilę do... Jak to się nazywa? Ciekawe, czemu ta zatoka nazywa się Blue Lagoon. Jakieś pomysły?